półfinał 28 edycji europejskiego ESL Open Cup. W dolnym lewym rogu Max Pax z drużyny Exxon. Jest to duński Protoss i Protoss, który naprawdę dzisiaj się nieźle wykazał, bo pokonał przede wszystkim Hiro Marina, czyli dominatora tych właśnie cotygodniowych turniejów. Potem był jeszcze pokonany Silky z Chin, no ale też na przykład Francuz Denver, więc Max Pax dzisiaj zrobił kilka bardzo zacnych fragów i znalazł się w półfinale, no ale z drugiej strony w kolorze czerwonym Gladiator Grzegorz Manakomicz z drużyny Liquid. Mana dzisiaj też ładnie ciśnie, przed chwilą Lambo, wcześniej Sort of. Zergów to widać, że dzisiaj ładnie rozpracowuje mana, ale pytanie jakiego PvP, czy się czuje pewnie z Max Paxem, na pewno spotkał go wielokrotnie na ladderze, wie jakie dziwne zagranie robi Duńczyk, bo to jest tylko taki kombinator. O, już się zaczyna Proxy Pylon. A jak Proxy Pylon, to pewnie Proxy Robo albo Proxy Stargate. Mana widzi brak drugiego pylona w bazie przeciwnika, bo pylony na najwyższym poziomie oczywiście się liczy, nawet nie na najwyższym. To jest ważne, jak nie ma drugiego pylona tutaj, znaczy gdzieś indziej musi być, bo inaczej rywal miałby supply blocka i w ogóle bez sensu takie granie. Nikt samego siebie lepiej nie powinien blokować. O, no nie powinien blokować. No i mamy Stargate'a. Dobrze, dobrze. Mana spogląda. No Grzegorz to w ogóle jest dzisiaj magiem z takim Gandalfem troszkę. Piękna sprawa. Chociaż, kurczę, jak patrzę na tego pylona, to już nie jest piękna sprawa. Zobaczcie, że mana musi postawić... Wow! 3-4 budynki. Nie, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Adeptki wchodzą. No i Max Pax. A musiał skasować pylona, czyli teraz mana... Tak, dobrze, dobrze. Nie no, genialnie. Po prostu genialnie. Czy to już jest GG? Panie Duńczyk. Wychodzimy, nie wychodzimy, co robimy? A jednak nie wychodzi jeszcze. Po pierwsze, mana skasował technologię przeciwnika, czyli zniszczył pylona, żadna Oracle nie wyleciała. Po drugie, adeptki zatrzymane. Tutaj też pieniądze zainwestował Max Pax. Jest mały plus dla Max Paxa, no bo jest robiona ta ekspansja, ale mana jest niedużo za nim. I do tego jeszcze Polak ma... co ty opowiadasz, że taki jest genialny mana, że jeszcze ukrył tego gateway'a, który pozostanie niezauważony. Synu, miazga, miazga. Adeptka dostała recall. Max Pax robi z powrotem pylona tutaj. Podoba mi się, że mana został tutaj prową. No, popędzi, powinien, tak. Szybko 4 stalkery na prawą stronę. Pylon jeszcze nie jest gotowy, więc Oracle nie została wznowiona. Mana może zdążyć zniszczyć pylona. No i wtedy to już dopiero Bailando. Dobrze, dobrze. Max Pax chce szybko wyprodukować te Oracle, ale nie ma chronobusta, nie ma zasilania, nie ma bateryjki. No i pozdro poćwicz. Doskonale, doskonale. I tutaj chyba nie muszę mówić, że mana robi kolejne stalkery. Duńczyk będzie za chwilę zaskoczony. Skasował już te Oracle, bo to oczywiście były zamrożone pieniądze. Wchodzimy. Dużo więcej stalkerów ma mana. Znaczy może dwa więcej, to nie tak dużo więcej, ale jednak więcej. To robi różnicę. I cyk, bateryjka zniszczona, nawet nie anulowana. Mana w ogóle ma tutaj zablokowane wejście do siebie, bo cały czas obawia się tej adeptki. No i zaczyna się. Jeszcze mu te sentry ustrzeli? Nie. O, ale wejdzie adeptkami. Czy nie? Nie, Max Pax jednak się zablokuje, ale takie blokowanie. On sam siebie w zasadzie zamknął. No i miazga. Doskonale mana. Wszystko się ułożyło jak powinno. Nie będzie raczej nurkować w propki mana. Chociaż można by spróbować cieniem adeptek ostrym oczywiście. Spróbować zobaczyć, co robi rywal. O, świetnie, sentry zniszczona. Teraz niestety trochę więcej stalkerów ma Max Pax. No i trzeba się chyba... tymczasowo wycofać. Mana ma dużo większe wydobycie. Jeszcze ten blink będzie szybszy niż u Max Paxa. No dokładnie, mój stalker jest lepszy niż twój. Tak to widzę. Zaraz go
Oczywiście dokończy mana. No Max Pax mógłby jeszcze teoretycznie jakiś Dark Templarów próbować, na szczęście nie robi tego, ale nawet gdyby robił, to mana już to przewiduje i robi obserwatora. Nic złego się zdarzyć nie może. A tu już jeden jeszcze obserwator jest, no to fantastycznie. Faktycznie mógłby być Dark Templar do bazy many wpuszczony, dlatego robi drugiego w zapasie mana. No i wchodzimy. O, na rampę. I teraz jeszcze Force Fieldem go zbeszta, ale go mana tu rozgrywa. A pozdro poćwicz, dokładnie. I do widzenia. GG. Moment, bo tu szybko trzeba przełączyć. W górnym prawym rogu oczywiście Max Pax, w dolnym lewym Grzegorz Mana Komicz. Już jest ciekawie, już jest niebanalnie. Patrz pan, zobacz, co tu się dzieje w ogóle. To jest po prostu IQ 200, poproszę na czacie. To musi być IQ 200. Max Pax robi w ekspansji barykadę, ale do tego zrobił zwiat. No co za oszukista. Ale gdzie on wjedzie, co on zrobi? Czy o, nie mów, że nie wjedzie do many. Nie mów, że nie wjedzie. A jednak wjeżdża. Ale to takim pewnym opóźnieniem. W ogóle mana, jaki demon strategii. On wie, że Max Pax pewnie lubi tutaj właśnie albo szybką ekspansję, albo coś na wzór. I ciśnie go kanon. To jest... Nie, no to jest po prostu... No ślepa kontra, synu. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? A, jest pylon. Mana oczywiście chce umożliwić swoim zlotom wejście i chce udaremnić pełną blokadę przeciwnika. Tylko jak on to zamierza teraz dokończyć, bo chyba musi skasować pylona, zrobić kolejnego jakoś tak... O, no to jest pełna blokada. O, o, już się bałem, że nie skasuje i teraz może kolejnego... Okej, no to jest ciekawe. Mana tu będzie jeszcze kanony stawiać, Max Pax dopiero teraz się dowiedział. Kanon rush, synu, kanon rush. Ale niestety samego siebie trochę teraz opóźnił mana przez to, że zniszczył własny pylon. Nie może robić kanonów, no ale też w sumie rywal... O, jeszcze na dole jest pylon. Kurczę, panie, co tu się dzieje? Ja nie wiem, kto to wygrywa. Ale widzę, że jest chaos, jest szaleństwo. Niestety obiecująco to wygląda dla Max Paxa. I cyk, tak, te kanony już robione. Niestety pylon many nie do zbudowania. Świetny zwiat zrobił Duńczyk i to jest najbardziej irytujące. Przez to mana ma małe szanse chyba na zwycięstwo. Albo zrobi adeptki, a potem no to już chyba pozamiatane. Ważne, żeby ta proba żyła, żeby może postawiła niebawem pylona albo kilka. Chociaż nie, nie ma jak, bo wtedy zelota Max Paxa to zniszczy. Chodzi o to, żeby kanony miały wizję na górę. Bo teraz mogą strzelać. A gdy tej wizji by zabrakło, no to już jest biednie. Ale teraz, kurczę, no może. Chodzi o to, żeby Max Pax nie zrobił też Stalkera. No jest ciężko. Mana przechodzi w asymilator. Stracił swoją probę. No jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Tyle mogę powiedzieć. Jest niedobrze. Plus taki, że można atakować Gateway'a. No ale Max Pax już robi Stargate'a. Dobrze się obronił dość. Aj. Jak to zrobić teraz? Jak to wykombinować? No Max Pax ma gigantyczną przewagę ekonomiczną zresztą też. Technologiczną i ekonomiczną też właśnie. Jest problem. Tu się kończy Stargate, a u many dopiero powoli kończy się Cybercore. Więc niestety, ale chyba nie weszło, nie siadło. No pomysł był genialny, gdyby Max Pax nie zrobił zwiadu, to wtedy na pewno by przegrał, a tak on nagle niespodziewanie zrobił ten zwiad. No i po prostu rzut monetą, no jak to w PvP, nie poszło. No zeloci są oczywiście bardzo słabi na adeptki, dlatego się zelotów w ogóle nie gra w PvP na początku, tylko potem. No bo właśnie dwie adeptki i masz po zelotach. Grzegorz już robi Stalkery. Bo Stalkery niby z tymi adeptkami wygrają gorzej, jak się Max Pax wycofa na rampę. Adeptki nawet i ze Stalkerami sobie radzą, jeżeli jest ich dwa razy więcej. Dwa kolejne Stalkery robi mana, jest potencjał. Niestety Oracle leci, mana nie ma na nią żadnej... Aha, tak leci, że aż stanęła z wrażenia. O, zniszczył mu pylona. No nie no. Czemu w ogóle stoi ta Oracle, to nie wiem. No Max Pax wygrał niestety tę mapę. Chociaż widzę, że jest taki trochę no jak dresiarz, który chce walnąć, ale jednak ma zawiasy. O dobra, chyba jednak walnie.
Tak się zastanawiał, zastanawiał. A, już trudno. Tak, no mana. Nie ma jak to wygrać tej mapy. GG. Let's go, trzecia mapa. W dolnym lewym Maxpack, w górnym prawym Grzegorz Mana. Tomincz. No, teraz będzie stresik troszkę. Ale do ugrania, no, do ugrania na pewno. Niełatwe spotkanie czeka Manę. BO3 z Max Paxem, tu się wszystko może zdarzyć, skoro Max Pax pokonał Hero Marina, znaczy ma jeszcze kilka pewnie sztuczek w rękawie. W PvP również. Max Pax też jest takim graczem, który spokojnie może Cannon Rusha zagrać. Nie ukrywam, że się tego obawiam. Taki dobry Cannon Rush. Oczywiście na tej mapie tego już Max Pax nie zagra, ale może na kolejnej, bo to na pewno nie jest ostatnia. Powolutku, powolutku. Max Pax chyba się tak rozmyślił i nie zrobi tym razem proxy pylona. Zrobi go w bazie, mana o wszystkim już wie. No dobrze, no to można spokojnie kontynuować. Bardzo często na tej mapie pojawiają się Blinkstalkery. No dokładnie, dokładnie. Gracz, któremu nie są obce Cannon Rushe. Mana spróbował takiej hybrydy z Elot Rusha z Cannon Rushem i akurat nie siadło, ale mogłoby siąść właśnie, gdyby tylko Max Pax... O, wow, nie wiedział, co się dzieje, teraz to dopiero zahachmęcił. Ukrył pylona w bazie many, no i to jest właśnie ten gracz, no lękam się. Czy Mana zobaczy, czy zauważy, czy się domyśli, czy coś takiego grał Max Pax i akurat Mana połączy kropki, skojarzy fakty, czy zauważy ten subtelny ruch propki, który był troszeczkę, niestandardowy, ale... Ciężko. Pocieszająco wygląda to, gdzie te adeptki wychodzą, ale po prostu Mana nie chce pokazać pewnie, co zagrał. No, Grzegorz. Dobrze! Dobrze! Zna go, ale jak dobrze Mana go zna. Mam wrażenie, że 3 gry z rzędu Mana doskonale wie, co będzie. Znaczy, no, dobrze zakłada, co będzie. No, na poprzedniej niby wiedział, ale akurat się źle skończyło, no bo sam zaryzykował, ale wiecie, o co chodzi. Tak jakby Mana dobrze znał rywala, bardzo dobrze. I teraz wykorzystywał na niego te wszystkie możliwe chwyty. Stargate zagrany. Gdzie ten Stargate? Tutaj jest Stargate Many. Niezauważony przez Max Paxa, to mnie cieszy. I kolejne adeptki i jeszcze jedne. No grają w zasadzie to samo. Adeptki i Stargate, ale Mana będzie mieć szybciej swoją Oracle. Pytanie, czy nie dorzuci trzeciego Gatewaya Max Pax? Jeszcze nie. Ważne jest to, że 2 pylony straci Max Pax. To nie jest takie nic. To nie jest takie za darmo. Może nawet jakiś supply block wjedzie na rejon. A tak, best of 5. No, nie wierzę, że Mana nie sprawdzi, czy to jest pylon. Dobra, sprawdził doskonale. Już wiadomo, ale nie wiadomo do końca, że tutaj idzie 6 adeptek i tego się trochę boję. Okej, swoich 6 też będzie mieć Mana. Świetnie ustawiona proba na górze. Jest Nexus. No 6 adeptek na 6 adeptek, ale niestety te 2 adeptki Many nie są najlepiej ustawione i tego się najbardziej obawiam, że tu Mana będzie zaskoczony. Czy on kontroluje, czy on patrzy? Mam nadzieję, tak. Świetnie. Teraz pylon bądź bateria, jednak pylon. No i walczymy. Jezuniu, to będzie dziko. Adept Fiesta, niestety trochę słabsze mikromany, ale ma stalkery na wzniesieniu. Będzie dobrze. No i teraz wielka okazja dla Oracle. No może co najwyżej pułapkę zrobić Mana. Okej, dziwne było to zaatakowanie proby. Czy Mana wie o tym, że jest Oracle przeciwnika? Czy on widział Stargate'a? A, widział! Okej. Dobrze. Nie wiem, czy baterii nie powinien też zagrać, ale dobra, skupmy się na adeptkach, które teraz, nie zostały wpuszczone. No, strzelamy. Dobrze, złapał. Jak ten... No tutaj niedobrze. Dlaczego on nie stanął stalkerami tutaj wcześniej? O, ale teraz ładne przechwycenie probek rywala. Okej, no to była dzika wymiana. Chyba lepsza dla Max Paxa. Max Pax tu jeszcze poleciał, popędził. Dobrze, Mana ogarnął i robi kolejne stalkery, więc nawet jeżeli Max Pax mu tam wejdzie, a raczej wejdzie, to jest czym się bronić. Teraz czas na kontratak Grzegorza. Niestety wycofał się z tego miejsca Duńczyk.
No i do tego w pełni zabarykadowany. No nie jest dobrze. Perspektywa przewagi nam się nieco oddaliła. Raczej można mówić o przewadze Max Paxa, który teraz jeszcze dodaje Phoenix, ale z nim się nieprzyjemnie gra. Coś niespotykanego. O, i mana jeszcze wleciał, ale niestety ja go w parapet. Tymi Oracle. Dwie proby tylko zniszczył. No wycwanił się Max Pax. Spryciarz. Teraz trzeba uciekać. Mana robi proby. No tak ostatecznie może nie jest tak tragicznie, bo on co prawda stracił 16 probek mana, ale... ale ma więcej limitu ogólnego. No ale jednak boję się Feniksów, bo to jest jednostka, z której można gigantyczną wartość wyciągnąć w dłuższym horyzoncie czasowym. Być może dlatego mana teraz też chce swoje... O, ale ile on ma stalkerów? Ej, Grzegorz daje radę! Ja tu się... O, no co? Jak z kasztaniu, jak z warzywiu to Max Pax. On dał Feniksa tak o... Okej, dobrze. Tym jednym Feniksem mana, nie wiem, on został w bazie? Tak, bo pewnie boi się Oracle, którą Max Pax mógłby zagrać. Nie, raczej nie wejdzie. Aż taki szalony Grzegorz nie jest. Ale zobaczcie, on teraz tutaj stanie. Zrobi jeszcze pułapkę, to też genialna sprawa. Max Pax chciał trafić w pułapkę, ale akurat adeptka stała na niej. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobrze. I cyk mu tego Nexusa wierci. Max Pax wie, że jak go straci, to może być już tragicznie. Oracle chyba będzie... jeszcze utrzymana przy życiu, czy mana wejdzie? Nie, nie wejdzie. To jest fajny ruch, bo jakby Max Pax schodził z rampy, to mu znowu adeptki wejdą na produkcję. A teraz pewnie recall albo coś na wzór. Nie! Nie schodzi! Nie odpuszcza mana. Tylko po prostu cofa się zwyczajnie do bazy. Chociaż teraz chyba bym użył recalla na jego miejscu, bo po prostu... Co? Hal, mana! Nie. Mana. Gdzie te prowy? Gdzie te prowy jechały, ja się pytam. 34 probki do 26. Powiem wam, że to PvP jest naprawdę mega zacięte, ale trochę lepiej jednak zagrał mana. Już na początku na pewno było nerwowo. Dobrze. Max Pax bez ekspansji, bez perspektyw. Natomiast no, jego jedyną szansą są te Dark Templary. Myślę, że mana nie ma wątpliwości, że tak właśnie jest, więc robi robo. No musi być Observer, no. I do tego jeszcze własną Oracle robi. On może nawet dostrzegł, że Max Pax jakoś tak zapolował właśnie na Oracle i ta wizja się przyda. Nawet ta Oracle jest grana tak na wszelki wypadek, gdyby jednak za szybko weszły Dark Templary Max Paxa. No to wtedy jest jakaś detekcja. Nawet dwa Revelation teraz. Teraz lepiej Oracle bronią przed Dark Templarami na obecnym patchu, bo zamiast jednego Revelation za 50 można rzucić dwa za 25. Chociaż czas odnowienia jest większy. No ale i tak jest więcej Revelation w ten sposób. Czyli dobrze dla many. No ale obserwator też już wyleciał, jest pięknie. Jest cudownie, dobrze. Wytrzymał napięcie. Max Pax ma blink, troszeczkę szybciej od Grzegorza, ale to dosłownie chwileczka różnicy, pewnie z 15 sekund. No, już wjeżdża u many blink. Jeszcze przyspieszony chronoboostem. Mana ma więcej stalkerów, 15 do 12. No oczywiście Feniksy mogą trochę pomóc, ale... ale nie aż tak, bo mana ma też baterię. Pięknie. O, Max Pax, nie, Max Pax ma dobre mikro. Jak na człowieka, który pół życia robił Cannon Rusha. No i cyk. I do przodu, i po zwycięstwo. Uff. I GG. I taktownie wyszedł Duńczyk. Jeszcze jedna mapa i będzie Polak w finale. Max Pax z górnym lewym, mana w dolnym prawym. Duża mapa, duże spotkanie. Wow, Protoss w finale w ogóle będzie, to też. Gdzie to zapisać? Protoss w finale SL Open Cupa? Kiwus? Tak, oczywiście. Wszystko będzie. Witamy wszystkich na transmisji. Oglądacie manę w półfinale. Mana zaraz może awansować do finału. Tym samym jeszcze jedno spotkanie w jego wykonaniu powinniśmy obserwować. Piękna sprawa. Aż zobaczę z ciekawości, kto tam dolną drabinką idzie.
Skill Saiyan? Co? Ej, co się dzieje? Czemu to jest tylu... Co? 4 Protossów zostało? What? Co się stało? Zawsze Zerg, zawsze Terran? A tu nagle 4 Protossów w półfinale? Co to za anomalia? No naprawdę, no gdzie to zapisać? Skillos Showtime są w równoległym półfinale. Ale to może kilka osób... Nie no, Rudy brał udział. Rudy pokonany przez Skillosa 2-0? Co? Szok i niedowierzanie. Jak patrzę na tę drabinkę. Niewątpliwą zaletą PvP jest to, że przegrywa Protoss. Nawet nie musiałbym patrzeć na ksywkę, wiedziałbym, że to napisał Rambo 2290. Pewniaczek. Witam, pozdrawiam. Tak, no na pewno wygra Protoss, na pewno przegra Protoss. Cały turniej wygra Protoss, to się zdarzyło chyba niewiele razy do tej pory. Dzisiaj z wrażenia, z tych emocji aż zapomniałem. No, kapci znaleźć do komentowania. Znaczy lakierków, bo to pełen garnitur. Ale to nie da się oderwać, nie sposób. Defaura, jaka piękna w ogóle nazwa mapy dla PvP. Twitch nacisnął Samsunga i jabłka poszła się paść. Jak to? Twitch naciskał na Samsunga? I aplikacja zniknęła? Co? Przecież jak już była, to po co naciskać? Nie wiem, co tam się musiało wydarzyć. Może coś z reklamami związanego? Tak, opóźnienie dwuminutowe, tak jak zawsze na turniejach ESL Open Cup. Takie mają kasterzy wszyscy. Jednak nie będzie tym razem Canon Rusha. A może na finałowej mapie zrobiłby takie coś Max Pax, chyba że on wie, że mana się dobrze przed tym broni. W ogóle piękna sprawa, Grzegorz tutaj zostawił tę probę. Dłuższą chwilę była realna szansa, że zobaczy technologię, no ale jednak tym razem nie zobaczył. Znowu wchodzą adeptki, mana teraz nie skasuje baterii, bo ona jeszcze i tak się długo buduje. Ach, ten Max Pax. No ładnie, ładnie wymyślił. Teraz oczywiście kolejny cień i on ucieknie, nie tracąc adeptki. A ubił probę, nawet dwie. Słuszne zachowanie. Bardzo dobrze gra Maxpax, tak też, jeżeli chodzi o jego mikro zwłaszcza. No ale mana lepszy. No, w sumie coś w tym jest. Zergowie wygrali ostatnio tyle tysięcy dolarów, że już im się nie chciało dzisiaj schylać. Coś w tym jest. O. Tyle prawdy w jednym komentarzu. Dobra, adeptki idą na drugą stronę. Znaczy w zasadzie wracają na swoją stronę mapy. Na początek niezbyt obfity w obrażenia, ale niestety w tym momencie wlatuje Oracle. Maxpax widzę, że niezmiennie stargate'uje. No i niestety nawet sporo ubiła ta Oracle, bo to aż 5 probek. Nie wiem, czy mana ma pomysł na jakieś sprytne wybrnięcie. Ona po prostu robi robo plus jeden forge i tak dalej. Maxpax raczej robi cały czas to samo. Albo coś bardzo podobnego. Co robią te punkty EPT? Punkty EPT, które są też za no, jakiś tam wynik w turnieju typu top 1, top 2, czy tam dojście do półfinału, dają to, że potem łatwiej się dostać na Intel Extreme Masters Katowice. Dobrze. Tutaj nawet jakoś się ma na broni. No ciekaw jestem, bo to jest starcie dwóch różnych koncepcji. Niestety Maxpax ma prostsze dojście do trzeciej bazy. Ana niby ma ulepszenie.
ale dużo późniejszą technologię i dużo późniejszą ekspansję. Wydaje mi się, że Max Pax ma przewagę z takim stylem gry. Oby mi się wydawało tylko. Mana zablokował cień adeptek swoim własnym cieniem, bo on ma ostrzejszy cień. Tak, adeptki to jest ciekawa jednostka. Cień przechodzi przez wrogie adeptki, ale przez cień wrogich adeptek już nie przechodzi twój własny cień. I przez force fieldy na przykład też nie przechodzi. Przez budynki już nie. O nie, mana. Trochę wpuścił, ale na szczęście w warpiźmie były adeptki, więc teraz jest odpowiedź. O, i Max Pax się zagapił w tym miejscu. No w tym niestety się nie zagapił. O, żeż ty, mana stracił Immortala. Oj, nie. No nie. O, teraz tym. Dobrze, warpiz mu ratuje. Dobrze. Żyje mana. No, ale straty są. Immortal, Sentry Stalker. Najgorzej, że tego Immortala stracił mana. No i mega ciężko będzie to wygrać. To już jest wiadome. Mana robi trzeciego Nexusa w innym miejscu. Jeszcze Stalker złapany. No to były trochę zagadkowe force fieldy. I co, kolejne gateway. No mana mimo wszystko chce tak trochę podejść na luzie, ekonomicznie, w miarę pewnie. No, no zaraz zobaczę, że trzecią bazę już ma Max Pax. No i sam swoją za chwilę może stracić. Max Pax powinien tego obserwatora złapać. Ciekawe, czy go widzi. No, chyba jednak nie. O, jednak widział. Złapał tego obserwatora many. No szkoda. Jest ciężko. Najgorsze jest to, że mana chyba nawet nie wie, jak wcześniej Max Pax przejął tę trzecią bazę. I kolejny Revelation. Musi mana ochronić tego Nexusa, jak go straci, to będzie tragedia. Max Pax o tym wie, więc dlatego tak ochoczo się tu przymierza, pomimo aż trzech Immortali. No już widoczny pierwszy Disruptor, widoczne zajęte asymilatory Max Paxa. No i znowu trzeba gonić, czyli robić własne Disruptory i liczyć na lepsze mikro, na lepsze kule. W Disruptorach cała nadzieja, ale też cały problem, bo to samo robi rywal. Na miejscu Max Paxa, co bym robił, to po prostu kolejna ekspansja, czwarta, piąta, 80 parę probek, szybko Dark Templary, może kariery. I taką masą gigantyczną spróbować to wygrać, do tego czasu pewnie jakieś Disruptory, które cały czas uniemożliwiają manie zrobienie czegokolwiek. Dobrze. Mana powinien... Chociaż nie, on jeszcze... Nie no, ma blink, to czemu nie zblinkował? Okej, mana coś nie do... Aha, bo on się pewnie boi tych stalkerów z lewej strony. Ej, znowu straty, znowu problemy. I do tego te Disruptory, to jest dopiero... kłopotliwy temat. Tylko jeden Disruptor... tylko jeden stalker stracony przez manę, teraz kolejny. O nie, on tu wprowadził tych zelotów. I znowu niedobrze, mana traci 10 probek. No cały czas z kryzysu próbuje się wygrzebać mana. O, wow. No, oberwał. 60 limitu różnicy. No Max Pax po prostu, no build. Lepiej mu wyszedł i znowu ta... kilka gier z rzędu, on cały czas to Oracle męczy. O nie. No ryzykuje mana, bo już tak trochę musi. Ale znowu nie wyszło. No ładne mikro Max Paxa.
w zasadzie same dobre decyzje podejmuje. I do tego jeszcze ma bazę przewagi. 18 probek więcej. Tylko w ulepszeniach trochę lepszy mana, no ale co z tego, jak przecież wiedzie masa, to jedno ulepszenie nie zrobi różnicy i znowu Disruptor zniszczony, kolejny wyskoczył z robo. Czy mana go zauważy? Zauważy, ale Max Pack znowu go zniszczy przed eksplozją i do tego jeszcze dużo zalotów zniszczyło właśnie trzeci Nexus many. No nic, nie ma. Raczej już nie ma nadziei na wygranie tej mapy i to będzie pewnie piąta, decydująca, nerwowa. No, różnica dwóch baz to już 3100 czy 3200 momentami zbiera Max Pack, mana w tym momencie 1200. A czasami nawet 1000. Kto będzie lepszy w kulach? No, chciałbym właśnie, ale no nic by nie dało już, naprawdę. Nic by już nawet nie dało. Nie dałoby nic, naprawdę. 160 kontra 85, już wszystko prawie może zrobić Max Pack. Najprościej to dodać dużo zelotów i znowu zniszczyć trzecią bazę i to już na pewno zniechęci dostatecznie manę. No, w sumie jakby może perfekcyjnie mana trafił trzema Disruptorami, w sumie może czteroma. To jeszcze jest cień szansy. No i niestety Nexus zniszczony i tak sobie myślę, że mana chyba zaraz może odklepać. Ale jeszcze wierzy. I chyba już przestał. Bo tu też był trochę szybszy Max Pack. GG 2 do 2. Ostatnia mapa wyłoni finalistę. No i siłą rzeczy troszeczkę lepszego Protosa dzisiaj. Max Pack w dolnym lewym rogu. Duńczyk. No a Polakiem oczywiście cały czas Grzegorz Mana Komincz. Mana wysyła bardzo wcześnie swoją probę na drugą stronę mapy. Aż się boję, czy to będzie znowu jakiś dziki place, czy on po prostu lęka się trochę Cannon Rusha i chce wcześniej wiedzieć, co robi Max Pack, bo już ma dość jego sztuczek, dlatego taki wczesny zwiat i taka pewność musi tutaj być. Szkoda, druga mapa była. No była jaka była. Czy Mana zrobi... Bo Mana czasami też robi Cannon Rusha. I podoba mi się, jak on tutaj to fejkuje. Ale widzę, że Max Pack nie łyknął tego jak czapla wodorosty, tylko opanowany. No nie mów, że on znowu zrobi Stargate'a, no przecież to jest skandal. O, leci 100 lat na czacie. To jest najlepsze. Niech żyje, nie. 100 lat. Niech żyje 100 lat. To jest genialne. Piękna sprawa. Niech po gwiazdka pomyślności. To na koniec to było, czy tam potem wydłużenie. Okej, Stargate w górnym lewym rogu. Mana wyczuł, mana zobaczył probę jadącą z lewej strony mapy. No umówmy się, to już coś znaczy. Na Max Paxa praktycznie pewniaczek, że coś ukrywa. Ale czy będzie to po raz 50 z rzędu Stargate? My wiemy, że tak. Mana jeszcze nie wie, mana się tylko spodziewa, ale bardzo mnie cieszy, że zrobił Stalkery 2, po czym jeszcze kolejne dwa. Tutaj proba znaleziona, dobrze, zniszczona. Oj, jeszcze daleko, jest tak blisko, no. Mana ma probkę na miejscu, dobrze, dobrze, szukamy dalej, sprawdzamy dalej. Pierwsza ważna informacja za chwilę będzie w posiadaniu many, no ale jedźże, no jedź! Nie, no stoi jak widły w gnoju ta proba i on nie wie przecież, no bo to jest za daleko. No, dobrze. I teraz Oracle już wiadomo, że wyleci, bo to trochę czasu minęło. Dobra, widzi to mana, Stalkery na pozycji. Dwa kolejne, też mam nadzieję, że zaraz mana przestawi. Tu jakieś pylony, cuda na kiju, obaj zagrali Nexusa. Minimalnie szybciej mana, ale to nie jest duża różnica. Dobra, obroni się, obroni. Tylko mikro i uwaga. No i spokój. Też jest potrzebny. O, ho, 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 nie, no co za anty... O, fuf, Boże, jak się bałem, że nie zdąży mana zareagować. Jeszcze mu Max Pack tę probę spróbuje dojechać. Ale jest force field. Ach, Max Pack słusznie się próbował wbić w centry. No mikroj, mana, mikroj. Doskonale, czy te... O, nie. Centry. Ach, stracił centry. Jaki spryciarz.
Ryciarz z tego Max Paxa, bo no dobrze wyczuł moment. Na szczęście Max Pax nie robi niczego takiego chyba tragicznego, na co musiałby uważać mana. I to był... Tak, to była tylko jedna Oracle. Nie jest źle. Jest przyzwoicie. Zwłaszcza, że udało się te adeptki ubić. Przez chwilę jeszcze Max Pax nie ma energii na Oracle, żeby aktywować i zacząć strzelać. Dobra, mana na pewno nie jest w plecy. Nawet bym powiedział, że jest trochę do przodu, bo ma więcej probek. O, 5! To jest 5 probek różnicy i jeszcze szybszy Nexus. Nie no, faktycznie, jest nieźle. Jest przyjemnie. Robotics Facility zagrane, żeby nie zginąć od jakiegoś dziwnego ataku Dark Templarów, ale akurat Max Pax robi Immortala. O czym mana jeszcze nie wie, ale za chwilę te adeptki są niesamowicie istotne. To jest jedyny zwiat many, bo wcześniej ten zwiat miały zrobić centry, no ale centry padły. Proba zniszczyła pylona. To jest ta nieugiętość. Cierpliwy to i kamień ugotuje. Taka była teraz ta proba. Ciekawe, czy jeszcze Stargate'a będzie dziubać. No raczej ciężko, ale no w końcu ubije. O! Ło! Okej, okay, jedna w lewo, druga w prawo, jak na horrorze. No tutaj to oczywiście zniszczone. Mana, może niektórzy powiedzieli, że błędnie się przeteleportował, ale on po prostu nie miał zwiadu. Ten zwiad jest ważniejszy niż potencjalnie ubita jakakolwiek probka. Nawet jak straci dwie adeptki, to jest dobrze. Oho, tutaj jest trochę mniej dobrze. Trzy proby ubite. Dobra, tylko trzy. Cały czas mana ma więcej robotników, a to jest podstawa przewagi w PvP. Jest okej. Okay. No i do tego zagrał Blinka, więc będzie ta inicjatywa, będzie ten... O! Tak, on widział tego Prisma, tylko... Czy zauważył oczami? Mam nadzieję. Cztery adeptki, to jest w sumie niemało. Jest... Tak, dobrze. Jest probka na rampie. Teraz tylko ustrzelić jak najwięcej. Świetnie, mana wycofuje swoich... Tak, nie ma jak uciec. Max Pax, ale teraz jeszcze doskakuje Oracle, która ma w sumie mało energii, ale akurat tyle, żeby właśnie wskoczyć na chwileczkę i wyskoczyć. Dobrze, ucieka mana. Sześć probek zniszczonych. Ej, Max Pax to jest naprawdę niesamowicie niebezpieczny Protoss. Chwila nieuwagi i już ci padają robotnicy. 10 łącznie ubił Max Pax, ale na szczęście to nie było na początku. I to nie było tak, że w jednym momencie wszystko popadało. Nie jest tak źle. No nie wierzę, kolejne dwie adeptki wrzucił Max Pax i mana nie jest akurat najlepiej przygotowany. No ciężko, ale znowu Polak teraz będzie skakać. Max Pax w ogóle zrobił dwa halucynowane immortale. Mana to widzi. O, jeszcze Grzegorz mu ciepnie? O, żeż to on będzie tu dalej mikrować? Nie wierzę. O, wow, i ta super bateria. No to nie jest ciekawe, to nie jest piękne. Mana chyba nie ma Ricola. Jezu, no dobra. O, nie. Karamba. No dobra, robi Disruptory. No, pocieszający jest fakt, że Max Pax spóźnił gateway'e. Ma wyłączone gateway'e, te dwa, które akurat są. Supply bloka gigantycznego, Robobay skasowany, znaczy nawet nie wybudowany. Dobrze, pod tym względem na pewno dobrze. No i mana ma aż 13 stalkerów na ten moment, ale szkoda, bo już, no już tak tylko czekam, aż mana zrobi tę przewagę, jak się już będziemy mogli wyluzować. A tak, to sytuacja napięta jak stringi na Kaliszu. Jeden błąd i może być znowu problem. No ale już ciężko popełnić błąd z perspektywy many, no bo przecież no, on tutaj podejdzie, strzeli i odskoczy. No, może straci jakimś cudem Stalkera, ale też wątpię. Oj, Observer. Troszkę zagrożony, nie może go tak mana bardzo agresywnie ustawiać. No chyba, że ustrzeli wrogiego Obserwatora jako pierwszy. Skupienie, wpatruje się w Obserwatora, jak szpak w 5 złotych, może trafi, może nie trafi. Dobrze, wysnajpował mana Obserwatora i teraz ma darmową wizję nad przeciwnikiem. Teraz tylko pytanie, czy Grzegorz się domyśli... No, pięknie, no geniusz, zniszczył Obserwatora, więc teraz może sam pozyskać informacje i widzi Darkshrina. Ale i tak miał Obserwatora przygotowanego, no ale jeszcze doda kanony i ta ninja, ale ninja zostanie chyba zauważona przez Warp Prisma, ale to jest dziki mecz. Cuda na kiju i złote góry na łańcuchu, to widzę. Pięknie.
Niech się mana nie da złapać. Ale to w sumie to on ma kulę. To tutaj kula może dać fulla. Swojej własnej Max Pax nie masz. Dziwne, bo on zrobił Robo Facility. Robo Beja znaczy. Aha, ma Disruptora dopiero tutaj. No niestety, jedna kula też może skontrować. Jakby się mana jakoś zagapił, późno zareagowała, to o to niełatwo. Znaczy o to nie trudno w PvP. Trzeci Nexus. Max Pax może mieć wrażenie, że ma trochę lepszą ekonomię, a nie ma. Mana tutaj użył Recola, dlatego te proby tutaj tak szybko się znalazły. Dobrze, dobrze. A tutaj wysyła zwiat, a czy... O nie, w dolny prawy róg też wysyła zwiat Max Pax. Czyli zaraz się dowie. Dobrze, Dark Templary zostaną lekko mówiąc skontrowane. I cyk. No halo, ale bi. No to jest drogie. Dobrze. I jeszcze ten Prizm z 12. Jakoś by to go... Znaczy on ma... O, dobrze, mana ma kanona tutaj. Doskonale. Grzegorz już chyba wie, że Max Pax wie o jego ekspansji, więc powinien jak najbardziej zacząć się ruszać w jej kierunku również z Disruptorami. Może jakiś... Oho. No, uda się. Doskonale, udało się. To jest też bardzo niebezpieczna sytuacja. No nie no, mana jest w ogóle nie tak ustawiony jak trzeba do obrony, więc on musi iść na base trade'a. Niestety takiego trochę spóźnionego i obawiam się, że mana straci trzecią bazę, Max Pax swoją obroni. Dobre kule. Dobrze. Obronił się mana. No ale do brzegu, do dalej. Co one tak stoją? Mana chyba użył przypadkiem hotkeya do całej armii. I teraz zniszczyć. To jest super ważne. Zniszczyć ten Nexus, żeby nie było Recola. Będzie Recall niestety. Ale jest jeszcze czas, dużo stalkerów, wielka siła many i tak, dobrze. Przynajmniej się odwinął. Oj, jeszcze Prisma zniszczył w tym momencie mana. Jest potencjał. 24 stalkery, 7 disruptorów do 22 stalkerów, 3 disruptorów. No wygra lepsza kontrola. A przynajmniej powinna wygrać. Obaj gracze robią z powrotem trzecią bazę, dużo szybciej ją robi mana. Teraz Max Pax może poczuć presję i zaatakować jako pierwszy. No, mana. Ta flanka disruptorowa, to może mu wygrać grę. Tak samo jak lepsza kontrola od przodu. Kula! No nie kula! Ajajaj. O, dobra, jedna trafiła w Immortale. Nie najgorzej. Teraz trzeba być niesamowicie precyzyjnym i bezpiecznym, ale też w sumie i odważnym, bo jak się za bardzo odda pole, to wrogie disruptory mogą to ugrać. Dobrze, trafił pierwszy. I jeden disruptor mniej dla Duńczyka. Teraz musi za każdym razem uważać. Mana, dobrze, znowu lepiej mana. Dwa disruptory ustrzelił. Już tylko jednego ma Max Pax. No wjeżdża chyba Grzegorz w to w tym momencie. O, nie. Spokojnie. Żeby się też nie podpali za mocno. Immortal na celowniku. Kolejny disruptor z tyłu. Mam nadzieję, że mana uważnie patrzy. Tak. Dobrze. Ale nieugięty. Będzie dojeżdżać do końca. O nie, tu jest Disruptor. Mikruj. Aj, nie najlepsza kontrola. O, został Disruptorem. Na szczęście Max Pax nie wprowadził jakiegoś bocznego ataku Dark Templaru. Co on robi z loty bez prędkości, bez szarży? No szarża się rozpoczęła. Nawet blink do Dark Templarów zaczyna robić. No mana ma mniej wojska, ale ma 8 Disruptorów do 4. Jest szansa. Najgorzej jednak, jak ta szarża u niego wskoczy. Tu się zacznie problem. No szkoda tych kilku straconych stalkerów. No już próbował go mana dojechać, ale nie poszło. O nie. O mój Boże, już trzymałem. Ale na szczęście mana daje radę. Tutaj oczywiście świetnie stoi obserwator, widzi tych zelotów na górze. O nie! Nie, tak nie może być. Cały czas jestem zdania, że lepsza kontrola powinna wygrać, ale żaden z zawodników nie zrobił gigantycznej różnicy, chociaż no świetnie zaczyna się ustawiać Max Pax. On powinien teraz pchać i niestety to robi. Nawet w proby może trafić swoim, o właśnie, Disruptorem. Ana bardzo defensywnie trzyma Disruptory. Tylko wojsko. O, świetnie, chyba Disruptor many trafi. Nie trafił, okej, było blisko.
O, widzę, że mana tych zelotów tutaj uszczuplił jednym swoim disruptorem, na to nie zwróciłem uwagi. Jest... O, wow, mana... Okej, to jest dzikie. To jest bardzo dzikie. To jest szalone w zasadzie. Mana uznał, że obroni się na samych disruptorach. No jak to zrobi, to będzie szpagat stulecia chyba. Okej, tutaj da radę. Doskonale Grzegorz, doskonale, ale niestety chyba straci Nexusa. Ach! Tak, stracił Nexusa. Tutaj się obronił, tam się obronił, ale może kontratak zaskoczy Max Paxa. Max Pax niestety może użyć recalla i to jest wielka siła protosów. Tak, tak, widzę, że już recall poleciał. Dark Templary też są obecne, tu są disruptory. O nie, i tu stalkery, tam stalkery. Jest źle, jest niedobrze. O, i tu są trzy disruptory jeszcze. Mana mikruje, ale to już jest... sprawa... bardzo zła. Jest bazę do tyłu. Ma mniejsze wojsko. Technologicznie w sumie też trochę słabiej, bo Max Pax ma szarże, ma też ten blink do Dark Templarów. Skąd on wziął na to wszystko pieniądze, nie? Jeszcze jedna szansa, jeszcze jedno pchnięcie disruptorów. W zasadzie lepiej ustawiony Grzegorz, bo zanim Max Pax się doczłapie w te miejsce, to już można, ale mana nie wie, czy tu jest disruptor, czy go nie ma, dlatego bardzo wolno podchodzi. Leci kula, kula nie da fulla. Max Pax przecież może się przeteleportować. No i teraz bitwa disruptorów. Czy będzie ktoś miał większą siłę przebicia? No Max Pax oczywiście, kontra zelotów tu gdzie trzeba. Świetna bateria many swoją drogą, to pomoże, ale... nie wiem, czy wystarczy. I znowu disruptory. O, mana! Dobrze, trafił. Ale niestety jeszcze dużo kulek. O, nie. No, tutaj lepiej Max Pax, niestety. Różnica to już jest prawie 40, prawie 50 limitu. I to... no, nie. Niedobrze. Niestety, ale Max Pax się dobrze wymienia. Zwłaszcza, że ma też więcej surowców. No było turbo blisko. No i jeszcze te Dark Templary z prawej strony. Ja jestem pod wrażeniem gry Max Paxa. Dzisiaj takich zawodników pokonał jeszcze manę. Ale no tak blisko naprawdę. Aż boli człowieka w człowieku i protosa w protosie. GG. Well played. No ładnie, ładnie dzisiaj grał Max Pax. Kto wie, może będzie odkrycie roku faktycznie. Zobaczymy. Nie siadło. Max Pax w finale w ogóle. Co się wydarzyło tutaj, nie? I to będzie PvP, więc też ma szansę ugrać. Oh. W takiej sytuacji zawsze też się zastanawia człowiek, czy aby na pewno dobrze, żeby były te Proxy, Gateway i Forge na drugiej mapie, ten Cannon Rush. Według mnie to było dobre, tylko akurat Max Pax skontrował, trochę unlucky. Rasta Bubu, dziękuję za follow. Shogun, pozdrawiamy. I też dzięki za follow.